Kolejny gościmy już strażaków. Generalnie strażacy co 9 lat są w jednej z gmin. Zaczynamy alfabetycznie od tyłu, od gminy Zbójna, Wizna i tak po kolei. 9 lat temu gościliśmy wszystkich strażaków w Wiźnie i cieszymy się, jest to jednak forma promocji, że w tym roku również są goszczeni u nas. Gmina Wizna, ma się czym pochwalić, jeżeli chodzi o strażaków? Jesteśmy jednostką, która bodajże w województwie jest trzecia pod względem wyjazdów, także myślę, że jeżeli spojrzymy na tutaj stojący sprzęt, to też nie odbiegamy niczym od Straży Państwowej. Są to jednostki, które w ciągu 3 minut wyjeżdżają do akcji. Jesteśmy dzisiaj w Wiźnie, to jest powiat łomżyński, gdzie obchodzimy powiatowe obchody Dnia Strażaka. Powiat łomżyński, ponad 100 tysięcy mieszkańców. W skali województwa jest to około 10% tych mieszkańców. Na terenie tego powiatu funkcjonuje Komenda Miejska, w której pełni służbę 82 strażaków. No, oczywiście te działania są wspierane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych, których ilość jest nie do policzenia tak naprawdę, ale kilkanaście razy przewyższa ten stan osobowy strażaków zawodowych. I to jest okazja, żeby właśnie za tą pracę dla strażaków zarówno tych zawodowych, jak i też ochotniczych im podziękować, pogratulować, wręczyć awanse, odznaczenia, wyróżnienia. A też życzyć tego, żeby ten zapał do pracy nigdy u nich nie gasł. Miasto Łomża jest to trzecie pod względem wielkości miasto województwa, więc jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, a ta liczba mieszkańców przekłada się też na zagrożenia. Jest tu wiele też szlaków komunikacyjnych, które prowadzą do Warszawy, do Białegostoku, drogi krajowe, więc to powoduje, że zagrożenia na tym terenie są dosyć znaczące. W tym roku było około 2000 strażaków awansowanych na wszystkie stopnie służbowe, od najniższych po najwyższych. Między innymi również ja otrzymałem ten awans. Jeśli chodzi o odznaczenia, również strażacy otrzymali odznaczenia i prezydenckie, i od ministra spraw wewnętrznych i administracji, i również ochotnicze odznaczenia. Było ich w sumie około kilku tysięcy. Także jesteśmy uhonorowani jak zwykle za ciężką pracę. Kilkaset tysięcy wyjazdów, które mamy w skali roku, no mówi samo za siebie. No w tej chwili przyjdzie lato, dojdą jeszcze dodatkowe obciążenia, pożary lasów. W ubiegłym roku też ich było prawie 180 kilka tysięcy. W tym roku podejrzewam, że będzie bardzo podobnie. Myślę, że za tą ciężką pracę, a za ten wielki trud w sumie strażakom należą się te odznaczenia, należą się awanse, należą się tym bardziej, że zarobki no, nie są na tle zarobków kraju, nie są zbyt wysokie. Jeździmy do wszystkiego, można powiedzieć od tego przysłowiowego kota na drzewie, śmietniki, piwnice, budynki mieszkalne, ratownictwo techniczne, chemiczne, grupy poszukiwawczo-ratownicze, ratownictwo wodne. Jesteśmy wszędzie, gdzie tylko jesteśmy potrzebni. Jesteśmy chyba jedyną, nie chyba, tylko na pewno jedyną tak bardzo mobilną służbą w naszym kraju. W stosunku do strażaka są najwyższe normy sprawnościowe. No między innymi
bieg na 1000 metrów poniżej 3 minut 24 sekundy, pływanie 50 metrów, 60 sekund, bieg sprint na 50 metrów, również 6,8 sekundy, podciąganie 12 razy. Są to najwyższe normy. Żadna służba, włącznie z wojskiem, nie ma tak wyśrubowanych norm jak kandydat do Państwowej Straży Pożarnej. Jeśli chodzi o zdrowie, jest podobna sytuacja. No mogę tylko powiedzieć, że no chociażby na takim prostym przykładzie okulisty. U nas wahanie może być od 0,5 w dół bądź w górę. Do policji 0,8, do policji 1,8 bądź 1,9. No, również mówi coś o sobie. Jest około 20 kandydatów na jedno miejsce. Dzisiaj obchodzimy w Wiźnie na ziemi łomżyńskiej święto strażaka. To jest święto powiatowe zorganizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Gratulujemy wszystkim strażakom ich ofiarnej służby, pracy na rzecz społeczeństwa i tego zaufania, którym się cieszą, bo strażacy są obdarzani najwyższym zaufaniem, choć inne służby także w Polsce cieszą się wysokim zaufaniem, ale strażacy są pierwsi. Aby mogli wykonywać dobrze swoje zadanie, aby mieli narzędzia stosowne, odpowiednie, rząd, władza publiczna, także samorządy muszą ich wspierać. Jeżeli chodzi o rząd, to przygotowujemy nową ustawę modernizacyjną, która obejmie Państwową Straż Pożarną, Policję, Straż Graniczną i Biuro Ochrony Rządu i będzie służyła wsparciu trzech obszarów. Po pierwsze budowy i remontów, modernizacji obiektów służących strażakom i innym służbom. Po drugie zakupowi sprzętu, wyposażenia, środków transportu, wozów bojowych, uzbrojenia, gdy chodzi o policję czy Biuro Ochrony Rządu. W przypadku strażaków to chodzi o sprzęt niezbędny do działań ratowniczych. I po trzecie wynagrodzeniom. Podwyżce wynagrodzeń przewidywane są w tym czasie, a to będzie program czteroletni na lata 2017-2020. Przewidywane są dwie podwyżki wynagrodzeń. To jest drugi taki program, ponieważ pierwszy był uchwalony i był zrealizowany. Uchwalony pod rządami Prawa i Sprawiedliwości w pierwszym okresie, kiedy byliśmy krótko przy władzy w latach 2005-2007. 12 stycznia 2007 roku taki program został przyjęty, potem był realizowany jeszcze pod naszymi rządami krótko i potem pod rządami PO-PSL, niestety z gorszym skutkiem. Trzeba dzisiaj to wszystko podsumować i to, co wtedy się nie udało, a były dobre intencje, były pieniądze, przypomnę, 6 miliardów 301 milionów złotych, ponad to, co jest co roku w budżecie państwa dla poszczególnych służb. I nowe potrzeby trzeba dobrze zdiagnozować, one zostały już opisane i właśnie ta nowa edycja programu będzie służyła realizacji tych wszystkich potrzeb, które są dzisiaj i które wymagają wsparcia dla służb, w tym dla Państwowej Straży Pożarnej, po to, by ona była służbą nowoczesną, profesjonalną i jak najskuteczniej mogła nieść pomoc obywatelom w różnych sytuacjach.